No ale dzisiaj to mi się trafiło. Trafiło mi się elegancko. Podoba mi się tu. Dzień dobry, siemanko. Witam serdecznie wszystkich prosto z Krakowa. Lecimy do studia tatuażu zrobić sobie szybkie skrzydło, żeby latać szybciej. A później tradycyjnie do dentysty, a później zobaczymy. Tyle ode mnie. Widzimy się już za chwilę. Idziemy do naszego kolegi Mateusza. Zobaczymy, co nam poradzi, co nam doradzi i co z tego wszystkiego wyjdzie. Co ty taki brudny jesteś, gościu, kamerzysta? Ogarnij się. Zobaczymy, co nam doradzi, bo no, plany się lekko zmieniły, że tak powiem. I nie wiem, co mam z tym zrobić. Także póki co zostajemy na lewej ręce. Zrobimy sobie kilka pierdół, jedną przynajmniej, a nie wiadomo, bo zostaję tutaj na kilka dni, także może pojawi się ich więcej, a mam kilka pomysłów. Także będzie ciekawe. Jestem z powrotem, lekko otaśmowany, tak jak widać, ale efekt jest naprawdę sztos. Serdecznie polecam tego gościa. Sprawdźcie jego Instagram, jeśli jesteście w Krakowie i nie macie co robić i chcielibyście się trochę pomalować, to obczajcie Mateusza. Ja tylko chwilę odsapnę i zbieram się do dentysty. Tam dostanę znieczulenie, mam nadzieję, że na rękę też. Nie powiem, że nie bolało, bo no, zresztą widać, jaka jest czerwona. Miałem robić coś innego, wyszło coś innego, ale i tak jest super fajnie. Znaczy, miało być skrzydło, jest skrzydło. Tylko wyszło, jest trochę inne skrzydło niż miało być. Jest dużo lepsze niż miało być. Jestem zadowolony. Przegląd ząbków zrobiony, wyczyszczone, elegancko wszystko się zgadza. Zrobiłem jeszcze sobie małe zakupy i kurde, tak mi się wydaje, że trzeba będzie po prostu wysłać sobie paczkę. Bo ja się z tym, kurwa, nie zabiorę. No nie ma szans. I chyba zaraz sobie pójdziemy na jakąś kolację. W ogóle kupiłem sobie... A, zaraz to wam pokażę, co wam sobie kupiłem. Ale tutaj to jest normalnie tak jakby luksusowo. Mi tu się naprawdę bardzo podoba. Mógłbym w tym mieszkaniu mieszkać. Tak jak nigdy nie zwracam w ogóle uwagi, jak to mieszkanie będzie wyglądać, tylko gdzie ono konkretnie będzie. Bardziej zależy mi na logistycznym punkcie. To tutaj jest naprawdę fajnie.
Nie widzę tutaj miejsca na studio. Może w sypialni gdzieś, w jakiejś szafie, ale fajnie tu jest. Podoba mi się. Lubię Kraków w ogóle. No i... to wam pokażę. Z kuchni mamy widok na park, elegancko, wszędzie blisko. I dzisiaj będzie gruba impreza, proszę państwa. Normalnie kupiłem sobie browara. Opijemy te wszystkie bóle, bo naprawdę, naprawdę wycierpiałem się dość nieźle. Na tym. U tego dentysty też dość sporo, ale nawet się obyło bez znieczulenia. Także nie było aż tak źle. Ci panowie tam sobie pojechali. A tam za mną żylerka spała na ławkach. Trochę obrali złą stronę, no ale nic to. No. Takich biorą. Nie sprawdzają, kogo biorą w sumie. Znaczy podobno sprawdzają, ale nie za dobrze im to wychodzi. Różnie bywa. Idziemy na miasto. Tak jak widać, mam przebranie Clarka Kenta. Nie wiem, czy już wspominałem. Jak mam okulary, to już mnie nikt nie poznaje zupełnie. No wiesz, trzeba się kamuflować. Teraz sława, ten, autografy, wywiady, kamery, blaski, fleszy. To trzeba się chować po prostu. Nie no, ale idziemy do tego Balatonu na placki. Będą super fajne placki, ziemniaczane, najlepsze na świecie. Nie wiem, ta restauracja to już jest chyba na tym kanale trzeci albo i czwarty raz. Z kanał kulinarno, podróżniczo, workoutowo, pierdololo. Jeszcze tego piwa zero nie piłem, no. Ale już weszło, już po samym dotyku. To już jest wibracja, energia. Tak jak dzisiaj pisałem w motywacyjnych poniedziałkach, bo dzisiaj jest poniedziałek. Wszystko to energia i czasami wystarczy tylko dotyk, a zły dotyk... Nie no, kurwa, kończę to. Lecimy standardowo, duży placek z gularzem. 59 zł i jest sztos. No i obczajcie, to jest normalnie pół kilo placka plus gulasz, suróweczka, piwko zero. Czy może być lepiej? No nie może być, w Krakowie nie może być. Mistrzostwo świata, mówię wam. Jezus Maria, ja to zwykle wciągam to jedzenie, także tak już się rozpędziłem, że już prawie tego nie ma, ale jest normalnie poezja. Polecam. Pół minuty później. Pusto. Górka nie lubię. Znaczy nie pasuje akurat. No jest pięknie. Można iść spać. No i elegancko. Po robocie. Podjedzone. Można śmigać z powrotem. Jakiegoś chyba nowego kelnera mają, bo wychodzi do mnie. I siema szczepie. Co podać? Ja mówię tradycyjnie. Chociaż nigdy go tu wcześniej nie widziałem, a przyjeżdżam tu od jakichś 7-8 lat, coś takiego. Przynajmniej raz w roku tutaj jestem. Też te. Mówi, tak szybko zjadłeś? Mówi, tak samo szybko jesz jak ja. Ja mówię, bo ja też kelner. Mówi, no, ja tu już mam dość. Rocznik 8-7, 37 lat. Ja mówię, tak samo, tylko że już nie pracuję od jakiegoś czasu. Spoko opcja. Balaton polecam. Dobra, idziemy w miasto teraz. Przez rynek. Zobaczymy, co tu się dzieje. Bo w sumie na rynku jeszcze nie byłem. Także obczajmy. Ale jak tam siedziałem, to już mi dwóch żuli smacznego mówiło. Także raczej nic się nie zmieniło. Ale widać, że niezły tłum jest. W ogóle turystów w chuj. Jak zwykle. Przeróżnych. Jak robiłem tatuaż, to też wbijali. Brytyjczycy, Hiszpanie, także sporo tego. No tutaj to jest sezon jest cały czas, także nie ma, zmiłuj się.
Tutaj być kelnerem to przejebane. Ale może chociaż tipy są. Chociaż oni tutaj akurat przyjmują tipy tylko w gotówce. A kto teraz gotówki używa? Ja na plastiku jadę cały czas. Coś mu tam rzuciłem, ale nie miałem za dużo. Dostał wszystko, co miałem w sumie. A, gdzie ja kręcę? Co ja kręcę? Dobra. Jest git. Idziemy pozwiedzać nasz Kraków. Siemanko, wczoraj byłem bardzo zajęty, nawet nie miałem za bardzo czasu nic nagrać. Mieliśmy live'a hajsoholikowego, bardzo fajny temat o paradoksach. I dzisiaj no pogoda lekko jest taka, już nie jest tak ciepło jak wczoraj. Wczoraj było bardzo ciepło, przedwczoraj tak samo, ale dzisiaj jest lekko pochmurno. Dzisiaj generalnie relaksuję, trochę pracuję, trochę relaksuję. Później mam zamiar iść do fizjoterapeuty i zobaczymy co z tego wyjdzie. Chyba ostatni dzień w Krakowie, jutro już lecimy do UK na konferencję BlockTech Expo. Nie, BlockTech Conference. Expo to już było. Noszę teraz to. Tak dziwnie się przerzucić z jednego na drugie. Ale będzie dobrze. Dzisiaj to nawet dość mocno leje. Nawet grzmi. Siemco, dzisiaj śmigam już do UK, także wbijam na szybki lunch. Wystroiłem się w Gucci, żeby nie było, że wioska z Polski przyjeżdża. W sumie to ja to nie z Polski, ale no wiadomo. Ogarnąłem torbę, wysłałem sobie po prostu małą paczkę na Kretę i już mam miejsce w bagażu. Także luzik. Później się widzimy z Mareckim, zamówiłem tu małą szamę i będzie gitara. Trochę pracujemy i trochę czekamy na Mareckiego, tak pół na pół, 50-50. Nie chciało mi się już po tym Krakowie łazić, mówię jadę na to lotnisko, bo nie wyrobię. I siedzę, czekam. Dalej Gucci. W ogóle ludzie się na mnie patrzą, nie wiem czy to przez tą koszulkę, czy przez ten tatuaż, ale lampią się na mnie. Nie wiem czy ja jakoś, czy łysy jestem, czy mi się świeci łysina, czy to. Ale lampią się na mnie na maksa. Przecież to tylko Gucci jest. Chyba idzie. Jedzie.
Gdzie on tu jest? Gdzie on jest? Cholera wie. Idzie o kulach biedny. Siema. To jest bardzo zły pomysł, kurwa, z tymi kulami. Nie umiem za tym chodzić, ale jest tak odciążona ta noga trochę, nie? Lipa, oj kurwa. Bijamy, no. Tułaczka, część druga. Tym razem Wielka Brytania. Great Britain. Co oni tu wymyślili, to ja nie wiem. Tu macie fajną kuchnię, prawie jak w McDonaldzie. Tu macie Mareckiego, Marka, Markosa, nie? Jak ty będziesz? Mark, nie? Mark. I Wyses Brothers. To za życie. Wylądowali. Lądowanie było lekko... Nakręciłem. Bez komentarza. Ale w końcu nas odebrali z dobrego lotniska. O. Marek, gdzie ty masz kierownicę, kurwa? Oddałem tutaj koledze. Ale mam gałkę wiedzy. Tak. Jedziemy. Mam berło. Kto nie kojarzy, o co chodzi z lotniskiem, to wam tutaj wstawię zaraz. Bo to już było kiedyś. Marek już na miejscu chodzi, sobie kurczaka wcina. Śmieją się ze mnie. A to nie ja pomyliłem lotniska. To się wytnie. Klasycznie zimna, ciepła. Kolacja elegancka. No. O pierwszej w nocy. Nie no, 12 jest. Ale dla nas jest w sumie pierwsza, bo my jesteśmy godzinę do tyłu. Nie, leży. Kurwa, jest. Pizza to na jutro, ludzie. Dojechali cali, zdrowi, tyle na tyle, smacznego dla nas, siemanko, pozdrówki, dobranoc! Yeah.